Witam was w pierwszym takim odcinku, tak jak chcieliście zresztą z kamerką na farmingu. Moi drodzy, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj jest mega dużo pracy. Mamy już listopad. Tak naprawdę. Trochę tam krowy mają jedzenia. Tu z tą owijarką to tak naprawdę nie wiem, co tutaj by trzeba było zrobić, ponieważ moi drodzy. Tak, no pala. Oczywiście sprzedaliśmy, musiałem sprzedać John Deere'a tamtego i kupiliśmy 357R, tak zwaną siedmiorzędową generacji drugiej. I oczywiście, moi drodzy, tu już w polu robi 350 generacja. Dwa takie same ciągniki o tej samej mocy. To tamta chyba jest generacja pierwsza. Teraz zobaczymy. 7R. To samo jest, czyli po prostu kupiliśmy dwa te same ciągniki. Tak, no i oczywiście mamy pług. Tak, bo tutaj poczekajcie jeszcze. Linia pszenicy jadę. Chcę połączyć to pole, tak jak tamto pole połączyłem, czyli trzy ogromne pola. Trzy mega, mega duże pola. Dlaczego on to w ogóle mi... Czekajcie. Zaraz, zaraz. Obróć pług. Wzdłuż, opuść. Jakoś bardzo... Czekajcie, a weź obróć pług. Nie wydaje mi się, żeby on się tutaj nam tak... A właśnie. O to mi też chodziło. On coś mi się nam... wąsko obrócił. No i tak, jak to widzicie, jest kamerka. Tak, chcieliście. Pierwszy odcinek z kamerką. Moi drodzy. 100, no już trochę mniej niż 100 tysięcy mamy na tym. John Deere, jak widzicie, ciężko po ciężko, ale daje radę. To jest John Deere za mega dużą kasę. Więc on tak naprawdę nie ma co tutaj, wiecie. Nawet splunąć, że mu za ciężko, tak? Okej. Na pewno tutaj te poprzeczniaki zostaną też odpiechane, ale to objadę sobie już poza odcinkiem. Szkoda mi na to czasu jest. Tylko tak tutaj chciałem to te główne takie, tak powiem, miedze, te najdłuższe, najszersze, o, najdłuższe, najszersze objechać, a dookoła objadę sobie już poza odcinkiem i to pole już tak w miarę ładnie zrobię, żeby ono tutaj było. Trzy pola są kupione, czyli łącznie 6. 6 z tego będzie 0, zrobione 3 będą duże pola pszenicy. Znaczy pszenicy, no. Będzie owies. Owies to do tych, to nie. Owies nie, ale pszenica. Zaraz wam powiem, co tu będzie. Czekajcie. Już wam mówię, co tu będzie zrobione. Na pewno będzie pszenica, jęczmień i owies. Te trzy będą uprawy, albo pszenica, jęczmień. Aha, bo tutaj nie mam tych chyba. Pszenica, jęczmień i sorgo. Te mogą być tutaj na tych trzech polach. 72 będziemy coś robić. A my w dzisiejszym odcinku generalnie planujemy, jak muszę zobaczyć, co jest tutaj z tą tu prasą. No co tutaj w niej chodzi? Bo tak, no nie bym potrzebował. Tak szczerze, to nawet nie wiem, ciągnik. Bo to jest samojezdna w ogóle, zauważyłem jakoś. A, ale jaja. To w ogóle ma silnik?
O ty kurde, panie, dobra. I co teraz? I co, jak ja podjadę pod... Czy to ma silnik? A ma silnik, faktycznie. No i dobra, zobaczymy. No i co teraz? X. Włącz tempomat. Nie. No ale... No jak mam to wijać niby? Ja tego nie rozumiem. A, może tak. A widzicie, dobra. Ale czak. No i będziemy mieli pierwsze te. I super. To już się trochę nauczyłem. I to jednak... To trzeba ręcznie ją przesunąć. Możesz ty. Panie... Może to już? No się panie, dobra, wiecie co? Bo to tak wolno jedzie, że ja to sobie... Aha, bo ja tutaj na tył muszę kłaść, no dobra. Tutaj nam niech robią. No w takim razie... No muszę się wypychać, nawzajem, widzicie? O! Wiem teraz o co chodzi. Okej. No, takie buty, dobra. To człowiek się uczy całe życie, tak? Mówiąc szczerze. I ona sobie jedzie. O proszę. No ma jakiś tam tempomacik ustawiony. No dobra. Ale jaja. Tego to nawet nie wiedziałem. Ale powiem wam, że pierwszy taki zakup. Zobaczymy jak to tam wyjdzie. Jeżeli chodzi o przyszłe belki, trzeba będzie na pewno przewinąć, już wiem, że w tym miesiącu, żeby trawę więcej dokosić, ponieważ zrobiliśmy gapę. No sprzęcior, zobaczcie, bardzo fajnie się tutaj nam to klasyfikuje. Już mamy jakieś tam kiszonki, będę miał pierwszeń, bo to wiadomo, na silos już nie wejdzie, ale wejdzie za to jako kobelka, nie? Tu też myślałem, że może tu postawić gdzieś właśnie taką halę. Aha! To w ogóle jakoś... Co to ręcznie... O ty, panie. Tu takie słupki zrobiło. A, widzicie ty. Czyli to jest... Łącznie, tak? Jaki wąż. No dobra. Jeżeli to tak jest, to poproszę tu. No może tutaj zrobimy, o. Tu się wciągnie beleczkę. No, papa. No dawaj. O. Jeszcze. O, panie. Stój. Prr. Trochę. O. Niechaj se to tu będzie. Będzie? Będzie. W takim razie. Dobra, wiemy, że to robi takie. Albo to będzie trzeba pojedynczo robić. Teraz pytanie, jak z fermentacją tego? No, tu mamy jedną belkę.
Aha, i to będzie 5 na godzinę. No dobra. Dobra, to zrobimy tak, że po prostu tą belkę, która tu już jest. To kilo. Fermentation. No dobra. To ją się da. O, tu się na razie położy. Tutaj w cieniu. Niech się ona pięknie fermentuje, bo tamtych dużych nie będę fermentował. Dobra, chyba myślę, że możemy kimnąć się te 9 godzin, żeby nam troszeczkę czas zleciał. Jakie to odcinki będą? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, chciałbym takie. O, widzicie, jeszcze nawet kamerka. Tą kamerką tutaj to tak jest. O. Różnie, no mi to upada. Muszę wymyślić też na nią grudzień. Ją dalej spać. Sen nie jest możliwy. Sen jest dla słabych, tak? No dobra, przewinimy trochę czas. Bardzo mi się nie podoba to, że tutaj w ogóle nie pada mi śnieg. Jakoś tak, nie wiem, dziwna aureola się zrobiła tu z tym. Chłopy tam robią, robią. Nie, one schodzą, schodzą. No niestety, muszą. Ja wiem, że wy nie macie co jeść. 72% zdrowia. Ale obornika ładnie dały. 10 tysięcy prawie. Dobra. Siewy teraz są niemożliwe w sumie. Ja to miałem przecież. Musimy niestety przejść do stycznia. Dobra, grudzień. Chyba w styczniu albo w lutym można siać. Albo chociaż trawę kosić. Czy w marcu? Nie wiem, zaraz zobaczymy. W sumie. A jeżeli Ci się podoba odcinek, spodoba to, zostaw łapkę suba. Styczeń. Czyżby trawa była już do koszenia możliwa? No tak, będzie możliwa do koszenia, super. A tamta chyba trawa też jest, dobra, okej. Okay. Czyli w takim razie musimy co? Pryskiwacz kupić. Idźmy jeszcze raz spać. Będzie luty już. Kto z Was kupuje farminga nowego? Niech napisze w komentarzu. Ja na pewno będę kupował. Myślę, że może i w tym miesiącu nawet. Jeśli się uda. Mamy luty dalej. Czy styczeń to był? Jeszcze pamiętam. Dobra. Marzec. No. Krowy w ogóle, te. Dobra. A, tu biało? No to w takim razie. Czekajcie, bo tu i tak nam przykryło wszystko, więc trzeba iść spać po prostu, przewinąć ten jeden miesiąc do przodu. Marzec, kwiecień, do kwietnia chyba. Teraz krowy nie będą miały nic. Dokładnie. Trawa urosła, urosła. Dobra, czyli bierzemy się do pracy. Moi drodzy. Tylko teraz tak. Nie mamy niestety. Z przodu jest wałek? Nie. O! Ale trawa urosła tu konkretnie, tak dobrze. Dobra, podłączamy sobie. Zrobienia się ustawiła. Co? Zobaczmy, jak ile pole będzie kosztowało nowe. Tak się zastanawiam, bo w sumie z jednej strony. Czego nie mogę kupić?
A, to jest tu. Ile kosztuje? 18 tysięcy. Dobra, kupmy to pole. I teraz zróbmy tak. Bo tutaj nie ma nic chyba zasianego, z tego co widzę. Nie, rośnie coś. No, shit. Dobra, to po zbiorach. Skosimy sobie tutaj najpierw. Najpierw sobie skosimy tu. Tylko teraz tak, ja myślę, że to chyba trochę gra jest za głośno. Tutaj będzie. Tu. Nie, nie to. Gdzie to kurna jest? Czułość. Na 60 postawimy. Jedziemy. Musimy skasić tutaj te dwie łąki. Mamy jedną fermentację. Nierobioną. Dałaby się jeszcze jedna. Albo to zebrać. Albo to zebrać. Moi drodzy. Zebrać to i od razu na kiszonkę. Tak myślę, myślę. Bo słomę to zaraz myślę, że będzie można ogarnąć. To jest ten dołek. Tutaj też trzeba będzie go wyrównać. O, widzicie? Tutaj to trzeba będzie ogarnąć. A to już to sobie ogarnę poza odcinkiem po prostu. No, szóstka ma ciężko. Jest ma co robić, o. Zresztą posianie trawy to nie jest najcięższe chyba. Tu mamy jedno i to mamy drugie pole, trzeba o tym pamiętać, bo w poprzednim sezonie nie skosiłem tamtej strony, a tam też jest trochę tej trawy, więc tam też będzie trochę. Tam też będą belki po prostu, tak? Jedziemy sobie dookoła. Tak myślę, że będzie najłatwiej. I nie wiem, czy jeszcze sfermentować jedną partię. Czy wystarczy ta partia na razie nam? Zobaczymy. Chociaż jak będzie tutaj kiszonka robiona z tej trawy, to wydaje mi się, że zdecydowanie nie będziemy musieli robić tej fermentacji. No ale zobaczymy. Przyczepa samozbierająca by się tutaj nam przydała, to na pewno. Bo chciałbym w końcu tą kiszonkę sobie zrobić też. Żeby to uprościć sobie ten proces karmienia krów do minimum. Bo tam ładnie nam to sobie jedzie. To jeżeli mógłby, jeżeli tutaj jest już ogarnięta ta trawa, czy ogarniemy zaraz tę trawę w tym odcinku, to myślę, że spokojnie zaraz pracownika puścimy, żeby nam już zasiewał kolejne te pola dwa na pszenicę. Trzeba będzie nawieść, przede wszystkim oprysk zrobić. O. Oprysk zrobić, żeby tutaj jak największa ilość nam zboża dało i przy okazji też też przy okazji nam dało słomy, no bo słoma tu w tym sezonie też będzie potrzebna i to w dużych ilościach. Gdzie ja tu będę składował? Myślę, że gdzieś tutaj za domem, bo to będzie chyba najprościej. Albo koło farmy. Koło krów. Przy ich ścianie, przy ścianie tam zewnętrznej. Zobaczymy.
No i przy okazji trzeba będzie to pole też chyba tutaj przeorać, bo ono ma... Nie, nie ma tutaj. Czyli trzeba będzie tak zrobić orka. No, to się zrobi oreczka. No tutaj z tego pola, jak widzicie, 8 belek nam wyszło. Czyli co sezon byśmy mieli 8 belek plus do tego tamta część, bo tam nie kosiłem w ogóle, więc w zeszłym sezonie, tak jak mówiłem, to trzeba by było zrobić. Myślę, że jakby tutaj 8, tam jest trochę chyba większa ta część, tak, bardziej szersza. Tam by było więcej, około 10, 20, tak maksymalnie jakby było belek, to byłbym zadowolony. Jakby było 20 belek. Taką łąkę się szybko kosi, muszę powiedzieć. A, no i właśnie, chyba mi kury pozdychały. Nie, zaraz zobaczymy. Zapomniałem w ogóle je karmić. Też z jajek bym miał interes. Ale no, niestety zapomniałem. Wolna ta maszyna jest, no ale dobra. Nie ma co, trzeba ją tu wyjechać. Andersona. No jak to taki mały silnik, to wiadomo, że to nie będzie jakoś zabójczo jeździć. Dobra, może sobie to na razie tutaj w garażu stawimy. O. Dojdziemy sobie tym do końca. Polecimy sobie tutaj. Skończymy sobie tutaj to pole robić. Jeżeli Wam się spodoba z tą kamerką, to będę oczywiście wstawiał takie filmiki. Nie wiem jak często. Chciałbym często dwa filmiki na tydzień albo dwa dni zrobić. Rano i od 10 i o 18. Jeżeli Wam się przyjmie ta seria, no to będę się cieszył niesamowicie. No i teraz zobaczcie, szybciutko raz, dwa pole pierwsze. Pierwsza łąka obkoszona. Tak, żeby już tutaj było to zrobione. Od razu lecimy. Skosimy sobie to i myślę, że akurat tam nam... pracownik powinien skończyć orkę. Tak, ale ta trawa sobie trochę przeleży. Nie jest drogi Farming 25, bo kosztuje chyba teraz 240 zł, czy 250 ten preorder, edycja limitowana. Myślę, że to będzie akurat... Okej. Okay. No, to się wykosi już tyłem.
No i zobaczcie. Chwila, moment. I pierwsza łąka obkoszona. Dobra, idziemy sobie teraz na drugą. A w tym czasie akurat jak już będziemy na tej łące drugiej. No come on. Dobra, to my sobie jeszcze tylko to sami skończymy tą część. I tutaj nam... niestety, ale... Tutaj nam pan pracownik nie odkończył dobrze. Dobra. Złożymy. I jedziemy, moi drodzy, teraz po siewnik. Tutaj będzie pszenica. Parszada zapomniałem kupić, bo też to będzie trzeba zorganizować. Tu mamy mały silos, mam nadzieję, że mały tom starczy. Dobra, wstawimy sobie na razie to tutaj. Co? Aha, bo to trzeba... Serio go rozłożyć? No dobra. Więc tak to wygląda. Oczywiście przywiezione zostały też... nawozy, znaczy ziarna do naszego siewnika. Chyba przejedziemy tędy. Przejedziemy. A, tutaj zapomniałem zrobić jednej ważnej rzeczy. Dobra, to niestety, ale muszę zrobić inaczej. Niech on sobie tutaj to dojedzie. Bo tam postawiłem silos, znaczy tam, nie silos, tylko sieczkę. A cholera z tą kamerą, wiecie co, coś tu muszę... O, już patent wymyślony jest, moi drodzy. Tak myślę, że... O, no i gitara, wszystko gra jak to lala. Dobra. Tutaj nam pięknie. Okej. Okay. Na razie musimy sobie go zabrać stąd. W sumie tu bym mógł nawet zasiać, nie? Pierwsza pszenica, bo to jest całe pole już zrobione. No, ale no dobra, chcieliśmy... W sumie to i tak bez różnicy, gdzie ja zasieję... Gdzie ja zasieję pierwszy, tak? Chodzi o to, żeby tylko... Dobra. Tutaj trzeba troszeczkę to dorać, bo tutaj postawiłem silos na kiszonkę. Niestety, ale tutaj mnie on troszeczkę. O, zaoramy to, żeby tutaj było, wiecie. Dobra. I tutaj możemy sobie ciągnik puścić tam dalej, żebym... Albo jeszcze tutaj to przeoramy, bo tak naprawdę to... W sumie jak już to będzie pszenica, możemy to... I to też tutaj... Przeorać.
On sobie to akurat skultywuje i będzie git. No, tak. Możecie napisać. No to idź. Misiu, ja teraz nagrywam. Mogę nagrać? I zaraz do ciebie. No, widzicie, jak to jest. Dobra. Dobra, tutaj sobie to przeoramy. Miedzę. I będzie można już puścić pracownika w takim wypadku. Żeby nam tutaj to. Żeby on tutaj nam to. Tak. Nam to już. Siał. Mamy kwiecień. Pierwszy można będzie robić siewy. No ten John Deere, powiem wam, że no daje radę. Myślałem, że będzie słaby na te moje gospo. A te dwa ciągniki to wam powiem, od bezdomnego dostałem. Przyjechał, zostawił ciągniki i zmarł. Gdzieś pojechał i wiecie jak to jest. No nie, no oczywiście, że się śmieję. Tak nie było, oczywiście. Po live'ie kto był, to był. Firma John Deere się odezwała. Powiedziała, że widzieli, oglądali. Chcieliby dać mi takie dwa ciągniki na rozwój mojej gospodarki. I też, żebym tutaj promował ten ich jelonka. Jeszcze trochę. O. No i dobra, i tutaj można by było na tym zakończyć. Pamiętać trzeba o tym. Żeby kupić potem myjkę. Później myślę, że można będzie tutaj połączyć te dwa pola w jedno duże. Zmaksymalizować granice, miedzę. Tak, żeby tutaj była jedna wąska ścieżka przejazdu. Dobra. Gdzie jest mój siewnik? Znaczy mój. O. Dobra. Myślę, że poprzeczniak zrobimy sobie najpierw. A, kwiecień to nie miesiąc. Poczekajcie, no widzicie. Się jednak tutaj nie udało. Łykawy. Na owies to jest miesiąc. To w takim razie. Pójdzie tu owies. Nie wchodzimy w Maxie teraz. Oczywiście moje dziecko jak zwykle, jak ja coś, jak ja pracuję, musi być. Musi tu wszędzie wcisnąć te swoje małe nóżki. Młody rolnik. Dobra. Mamy już. Myślę, że dwa przejazdy zrobimy. Tak, żeby tutaj nie wyjeżdżał mi na rów, to spokojnie tutaj dwa przejazdy zrobić, w jedną i w drugą, będzie, o, powinno być ok. Zaraz będzie bum bum. No i
Mam tutaj te przejazdy. Trzy przejazdy zrobione. Znaczy dwa i pół liczmy. I teraz puścimy go po tej stronie, żeby on sobie tam pojechał. Wiadomo, że poprzecznik będzie trzeba i tak po nim poprawić. No ale. Ale to zawsze mniej pracy. Człowiek musi włożyć niż. No chociaż może i zasiejemy sobie to sami. Bo to i tak nie jest dużo pracy, a. Bo i tak mamy tam. A nie, bo my jeszcze mamy koszenie w sumie, no racja. W takim razie muszę jechać. Myślałem, że może uda nam się odcineczek zrobić. No to będzie taki odcineczek z koszenia dzisiaj. I oczywiście z prac polowych. Dobra, lecimy sobie tutaj jak najbardziej prawej, lewej strony, zobaczymy jak mniej więcej tej trawy tu uzyskać. Nie wiem jak będzie oczywiście głos, ale powinien być mikrofon dobrze słyszalny. No tutaj może być z 5-6 belek z tej trawy, z tego pokosu, bo widzę, że jest ten pokos duży, gruby. No ten zeter Ursus też pójdzie niebawem na żyletkę, bo jeżeli nie będzie mieć siły ciągać przyczep, a to jeszcze w tym sezonie będzie grubo jeżeli chodzi o nawozy, znaczy o te wszystkie akcje żniwne, pożniwne, prace pożniwne, no to nie będzie im potrzebny tak naprawdę, to będą, nie będę za niego płacił i go tu utrzymywał, tak? No to koszeniak do koszenia może i by się nadawał, ale to wiecie, to jest na 4, szóstka, 4 napędowa, a czy na 4 napęd ma, nie 4 napędowa, bo to też tak. To też, wiecie, kosiarki później pójdą większe, bo będzie łąka większa. No, będę chciał to naprawdę grubo wejść w to, tak żeby w ciągu jednego sezonu naprawdę dużo zarobić. Zobaczymy jak mi to się uda, pieniądze schodzą z konta na razie. Coś tam słonecznika, coś tam było skoszone w poprzednim sezonie, nie w poprzednim, 2 sezony temu, bo teraz. Nie, dobrze mówię, w poprzednim sezonie. Tylko, że ci nie na live to robiłem akurat, więc tego nie będziecie. Chyba, że obejrzycie sobie live'a, ale to z budowy gospy i z pierwszych prac, które tam były wykonywane. Zachęcam też do komentarzy, subskrypcji, do łapeczki. Trzeba to drzewo wziąć, o. I się zastanawiam teraz, możecie też w komentarzu napisać, czy jeżeli to jest to nie jest łąka, tylko to jest po prostu jakby taki teren przynależny jako łąka. Czy jeżeli ja go bym zaorał, to czy on mi zwiększy, czy będę mieć zwiększony plon, czy lepiej zostawić go w takim stanie jako łąka poprzez grę, która nas rzuciła. Czy tutaj warto jest to nawozić, bo wydaje mi się, że to chyba nie będzie miało znaczenia, jeżeli ja to będę nawoził. Bo to nie jest traktowana kołonka, tylko taki skwerek zielony. Ale to możecie dać znać w komentarzach, czy warto przeorać to, zrobić taką łąkę. Czy zostawić tak jak teraz jest i po prostu gdzieś tutaj zrobić jeszcze jedną łąkę z pola na przykład, tak? Albo kupić typowo pod
pod właśnie łąkę. Zobaczymy, ile tutaj tego będzie. Mi się wydaje, że tutaj dużo tej trawy nie ma tak po tych patrze. Tu może być kicha, ale no zawsze to jakaś belka dwie jest, nie? Jak nie, no to się po prostu rozbierze, wysypie na kiszonkę i tyle. To jak się tamto będzie teraz fermentowało, czy jak ja będę chciał to otworzyć, to mi się wszystkie otworzą, czy otworzy mi się jedna? No to też jest pytanie, nie? Może sprawdzimy to też niebawem. Myślę, że w następnym odcinku. Dobra, także mamy tutaj to skończone faktycznie. Tam już widzę, że pracownik skończył orkę. Nie ma bum bum, Max. No się widzicie, dlatego też u mnie jest ciężko z tym nagrywaniem, ponieważ no to kurde moje dziecko, od września będzie lepiej, bo pójdzie do przedszkola, będę mieć spokój święty. Będę mógł sobie nagrywać, wiecie, do 16, tak? Wyśpię się, o 13 wstanę, 4 odcinki nagram od razu, bo w godzinę odcinek, to tak akurat zarenderuję, wrzucę i mam od razu na 2 dni do przodu, nie? No i w ciągu tygodnia jestem w stanie zrobić na 2 tygodnie odcinki. Ale mówię, to dopiero od września, więc jeżeli, wiecie, no format też się wam może spodobać, ale to przez to, że niestety mam dziecko cały czas tutaj, póki co, pod opieką, to wiecie, no gdzieś go tam będzie w tym tle słychać, czy coś tam będzie trzeba czasami odejść, coś zrobić, wiecie, jak to przy dziecku. Od września już nie będzie takiego problemu. No tutaj nie wiem, tak szczerze nawet bym powiedział, że nie wiem ile tutaj. Czy ja zgrabiarkę mam? Chyba mam gdzieś tutaj zgrabiarkę. Zgrabimy to może w 2 pokosy albo w 1. I się wtedy okaże. Ile tej trawy tutaj, na ile jest. Tak, tak, widzisz. Taka sama kamera jest.
No, tak. Nie rybo. Tam ty nie dostaniesz. Tu masz jedną. Najgorsze są takie te małe trójkąty, nie? Jak to przyszło powiedzieć? Trójkąty i kwadraty. Najgorzej się kosi, bo to najwięcej manewrów wykonujesz na takim małym skwerku, nie? Dobra, myślę, że już nie będziemy dokaszać tego. Dobra, mamy tutaj skoszone teraz dwa pola. Znaczy dwa pola, no takie ala dwie łąki, nie? No z tego tutaj będzie duża łąka, tylko zbierzemy to dopiero jak nam plony wyjdą. Dobra, teraz tak. Z tymi kurami to na razie sobie damy spokój. Jak tutaj nam... No, pięknie nam to zrobił, moi drodzy. Tutaj też jest to pole pięknie zrobione. Myślę, żeby je teraz... Dobra, idziemy. O nie, bo my teraz tego nie złożymy. Dobra, bo to trzeba. Okej. Trzy piękne, duże pola będą. Także John Deere będzie miał co tutaj ciągać i w ogóle. Teraz tak. Wow. Dobra, cofniemy sobie. Okej, niech on sobie tu chodzi, się chłodzi. A, on jest brudny. No i drodzy, ale nic. Mamy zaorane, to by trzeba było to teraz kultywować. Chociaż tam będzie kultywko robione, więc... Myślę, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Dobra, więc teraz tak. Sprawdźmy, co u kur w ogóle słychać. No, krowy nie mają nic. Słomy nic nie mają. Tu mamy co? Jedna kura nam zmarła. Dobra, trzeba jechać, panowie i panie, po... Może paszowóz weźmiemy. Myślę, że tak, możemy... Będzie dobry pomysł. Paszowóz wsiąść. Ja wiem, że to może nie będzie wyglądało... Chociaż nie, dobra, zrobimy inaczej, po prostu. Ponieważ tutaj nie mam, przejadę tędy, chyba powinienem przejechać. Tutaj trochę dam na prawo. Dobra, powinniśmy dać radę z przejechaniem. Dobra, udało się. A nie, ja tam mam. Dobra, w takim razie możemy jechać sobie spokojnie. Dobra, to zrobimy tak, że w tym odcinku pojedziemy do sklepu, żeby sobie ukręcić jeden paszowóz, TMR, ponieważ my mamy tam nasz sprzęt,
Jeśli o klasa, który to. Co to jest? Ojojoj. Jakoś dziwnie tu. Nie wiem, co chodzi gościowi, ale mi trudno. Dziwnie jakoś tutaj obserwuje mnie to ten z boku. Aha! Czekajcie, dlaczego ja tutaj taki panel mam włączony? Aktywuj sterowanie interaktywne. Slash. Dobra, już wiem o co chodziło. Dobra, okej. Okay. Ja mogę sobie tym fotelem przejeżdżać, ale numer. No spoko. Jedziemy kręcić TMR-u. Jedna słoma. Jedno siano, jedna kiszonka, jedna belka. Cztery belki muszę włożyć tutaj. O Jezus. Dobra. No ciężko jest, jednak na strzałkach się ciężko jeździ, ale myślę, że może niedługo też bym chciał fajne stanowisko takie do farminga sobie zrobić. Czy mi się to uda, czy nie? No, miejmy nadzieję, że tak. No, ale też nawet kierowcę mogę mieć. No dobra, super. To jest nasz klas. Także teraz sobie zrobimy tak. Kupimy sobie... Moi drodzy, to jest 52 minuty. Dobra, ja kończę. Zostawcie suba, lajka i po prostu TMR zamieszamy w następnym odcinku. Cześć.